bardzo lubię historię. Poprosiłem tatę, by mi kupił podręcznik do historii. Kupił mi ten podręcznik. Długo później prosiłem rodziców, by następny został kupiony, no bo nie mieli czasu, ale została kupiona cała seria. No i tak to przeczytałem wszystko. Jak się dowiedziałam, że mamy krewnych właśnie z Kresów, no to tak wszystkich po kolei tak zaczęłam pytać, kto co wiedział, to mi mówił i no i tak starałam się to napisać. Napisałam o tym, jak moi pradziadkowie w wieku młodym musieli wyjechać do Niemiec, do pracy niewolniczej. Tak powiem, tak szczerze, to ja z mamą się tak mocno i z tatą zainteresowaliśmy tym. Moja piatrza jest na podstawie Uciekaj ludzie z Lwowa do Wałbrzycha. Tam głodowali i gdy przyjechali do Wałbrzycha, to ujrzeli słońce i był duży spokój już. No, bardzo lubię uczestniczyć w społeczności, dlatego poprosiłem mamę, by znalazła jakiś konkurs, w którym jakby jest dużo osób zaangażowanych, czyli na przykład taki ogólnopolski, którym jest takie, to nie był taki mniejszy konkurs, tylko to był taki ogromny, gigantyczny konkurs. Przyznam szczerze, że ilość prac, różnorodność nas bardzo zaskoczyła, mnie zaskoczyła. W konkursie rzeczywiście wyróżniała się grupa dzieci od klas, tak, czwartej do ósmej. Tu rzeczywiście dostaliśmy najwięcej, najlepszych prac. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną uczestniczkę, pani Salwa, nazwisko Nina Salwa. Jak zobaczyłem komiks, który przygotowała, to właściwie wiedziałem, że to jest nagroda. Wydaje mi się, że była to najlepsza praca w ogóle nadesłana na konkurs. Miałem prababcię, która pochodzi z Bratysława, takie miasto, które teraz powinno być, taka wieś, miasto, która powinna teraz być w Białorusi. Okolice Wilna to jest. No i tam moja babcia mieszkała, tam wszystko było, no i pomyślałam, że zrobię taki z babcią wywiad. Zrobiłem go. Najbardziej mi pamięć zaszło to, że oni tam byli osadzeni. Było tam u nich ważne, było kilka rzeczy na tym zachodzie, na tych Kresach. Na tym wschodzie. A mianowicie to, że trzeba było mieć ziemię, bo tam bez ziemi to nikt się nie liczył. Po drugie, oni żyli w ten sposób, że mieli tam farmę, mieli rybaka, który urósł, mieli psa. Po prostu byli osadnikami wojskowymi, można powiedzieć to w pewnym kontekście. Babcia długo opowiadała, dlatego też dostałam wyróżnienie i bardzo dobrze. Opowiadamy synowi historię naszej rodziny, żeby dziecko wiedziało, co jest podstawą w życiu, jakie wartości powinno każdy z nas mieć i czym się kierować. Chcemy, żeby znał historię naszych dziadów ze względu na to, żeby kiedyś opowiadał też swoim dzieciom. Żeby nie było w życiu tak, że życie jest tylko i wyłącznie piękne, tylko też, że rozgrywają się losy i dramaty ludzkie, wybierając między złem, dobrem, zostawianiem majątków i przede wszystkim zostawianiem osób, które się kocha, bo niejednokrotnie w czasie wojny było to wymagane, żeby przeżyć. To jest historia babci mojego taty, która miała na imię Marianna, ale wszyscy na nią mówili Marysia. I ona właśnie walczyła w obronie Lwowa w 1918 roku. Można powiedzieć, że Marysia była lwowskim Orlęciem i rodzina jej razem z nią uciekała z Lwowa, bo Lwów był już
można by powiedzieć, że ni to obroniony, ni to nieobroniony. Później przemieścili się z Lwowa do Polski i zamieszkali w podlubelskiej wsi. Chciałem dodać to, że wywiad mi sprawił przyjemności, no bo babcia niby była tam, ale nic mi nigdy nie opowiadała. Teraz to już dużo wiem. Więc jeśli macie takie rodziny z takim prababcią, nieważne czy pochodzi z Kresu, czy pochodzi z PRL-u, czy może jeszcze z ukradków wojny światowej, drugiej, albo może z jakichś Kresów, najważniejsze to, że ją się ma. O.